Nastolatek oskarżony o zabicie kolegi w szkole. 16-latek został oskarżony w sprawie śmiertelnego ataku nożem, do którego doszło w Aberdeen w Szkocji w zeszłą środę. 16-letni Bailey Gwine skonfrontował się z innym uczniem w porze lunchu w Cults Academy w Aberdeen. Nagle ktoś dźgnął Gwine'a w brzuch małym nożem. Widziano, jak nauczyciele starają się zatamować krwotok przed przyjazdem policji i pogotowia. Chłopak zmarł później w szpitalu. Inny uczeń, 16-letni Daniel Strode, został zatrzymany przez policję i przesłuchany. Policja poinformowała jedynie, że zatrzymała i oskarżyła 16-latka o zabójstwo. Nie wiadomo jednak, czy jest nim Strode i jak on się nazywa. Chłopak ma pojawić się w sądzie w piątek.